niespełna miesiąc od naszej wizyty w Rwandzie, ponownie wracamy do Afryki. Uganda. Ziemia, która w ostatnich latach przeżywa świeże poruszenie Ducha Świętego. To tu spędzimy z pastorem Jakubem Kamińskim najbliższe, jak się okaże, bardzo, bardzo intensywne dni. Po wyczerpującej podróży i zaledwie paru godzinach snu jedziemy na pierwszą usługę w Kampali, w samym sercu Ugandy. We cannot be people who only encourage others to pray. We need to show others prayer style of life. We have a responsibility to equip the saints, to edify them, to equip the body of Christ. And we cannot do it without 100% dependence from Him. Impossible. You and me, we have to decrease that He can increase. Od 16 lat działamy w Ugandzie, ale od 3 lat mieszkamy. Więc w tych ciągu 3 lat tylko ja byłam w Polsce. W 2021 byłam na waszej konferencji. Na This is Our Time? Tak. O! W październiku. No, no to pięknie. No, Bóg mnie tam bardzo odświeżył. Storpedował? Bardzo, bardzo. Pięknie. Doświadczyłam super rzeczy. Wow, bardzo, mega. Bardzo. No my słyszeliśmy o twoich działaniach generalnie już od dawna. A, w ogóle. No, to chyba taka oficjalna jesteś słynna polska, ugandowska misjonarka. Nie? Tak się mówi w Polsce o tobie. Troszkę. No, no dobrze, bardzo dobrze. Ale to wszystko jest możliwe, wiadomo, dzięki Bożej łasce i dzięki temu, że polscy darczyńcy po prostu finansują te dzieła. Ptąki mamy, komary. No to jest co jest. A wiesz, nowy właśnie teraz sezon jest na mrówki. Bardzo dobre. Szkoda, że wam nie przynieśli. Szarańcze. Szarańcze, ale sezon minął. Albo my pościmy właśnie w tym tygodniu. Not about give me, bless me, help me, give me, bless me, help me. It's good to believe in the blessing. It's good to ask for the blessing. It's good to ask for miracle. It's good to ask that He will provide. But if it's only about this, something is wrong. You know what it's about? When you meet Him face to face. And where you come to the place where He is enough. He is enough for you. And nobody in this world will satisfy your soul. Only Jesus can do it. Only Jesus. Jesus is truth, the way and life. And only He can satisfy your soul. Z hotelu o 7 z minutami, jest godzina 23:50 parę, jesteśmy, myślę, najlepsze słowo na to, wypruci, fizycznie totalnie jesteśmy wydojeni do zera, byliśmy ponad 15 godzin poza pokojem, poza hotelem, byliśmy cały dzień bez jedzenia na ciężkich spotkaniach, ale ewidentnie duchowo to był dobry czas. Robiliśmy wezwanie do pojednania się z Jezusem, do odnowienia swojej relacji z Jezusem. Naprawdę wielu wyszło do przodu. Dobry, bardzo dobry czas. Wcześniej byliśmy w jednym z największych kościołów w Ugandzie i jednym z najbardziej liczących się w Afryce, u pastora Robert Kayanja. I to jest kościół, który organizował nieraz spotkania z Reinhardem Bonke i innymi wielkimi mężami bożymi. I okazuje się, że jutro, czyli w piątek wieczorem, będę miał przywilej usługiwać w tym kościele. Dobre rzeczy, kończymy ten dzień, idziemy się naładować bateriami, spanie i jutro działamy dalej. Dobranoc.
kobieta z muzułmanką, która przyszła na spotkanie i właśnie postanowiła oddać swoje życie Jezusowi, pastor Adimora oraz lokalny pastor tego kościoła modlą się z nią o oddanie życia Jezusowi. To nasz trzeci dzień w Kampali, stolicy Ugandy, a czwarty poza domem, bo pierwszy poświęciliśmy na podróż. Słuchajcie, 7 spotkań za nami, ale to pewnie już możecie wywnioskować po mojej barwie głosu, który jest całkowicie wyczerpany. Byliśmy w kościele, który nazywa się Miracle Center Cathedral i jest to niezwykły kościół, ponieważ jeżeli my nie znamy nazwiska Robert Kayenge, to tutaj ono jest bardzo dobrze znane, ponieważ ten właśnie kościół, w którym wczoraj byliśmy, mieści 10,5 tysiąca tylko miejsc siedzących, a normalne jest, że zgromadza się tam nawet 15 tysięcy osób. Wczoraj było 7-8 tysięcy, coś koło tego. Tak, no mieliśmy przywilej głosić w tym kościele. Spotkanie zaczęło się o godzinie 19. My przyjechaliśmy na te spotkanie o 21. Ja rozpocząłem głoszenie o godzinie, może Natalia mi podpowie? 3:30. No matter what was doing your mother and father, our identity is in our Savior Jesus Christ. If he is with you, impossible become possible. Trzecia 30. Wiem, że brzmi ciekawie. 19 rozpoczęcie, 3:30 rozpoczęcie głoszenia. Nie wiem, o której skończyłem, ale wiem, o której wychodziliśmy z kościoła. I tu może oddam głos dla Roberta i Patrycji, bo mi już pamięć odcinało. Jeśli chodzi o wieczorne nabożeństwo, skończyło się o godzinie 6 rano, po czym wróciliśmy do naszego hotelu i poszliśmy od razu na śniadanie. Tak, podziwiając piękny wschód słońca. Tak, więc jak wstaliśmy, było widno, jak chcieliśmy spać, również było widno. Bardzo intensywny czas, ale też niezwykłe rzeczy się działy. Tam Wika, chodząc z kamerą, która wiernie nam tutaj materiały przekazuje wam w social media, chodząc z kamerą widziałem, jak mija zademonionych ludzi, które się po prostu duchy demoniczne manifestowały w tych ludziach. Dużo takich manifestacji było. Tak, zwłaszcza bardzo ciekawe, bo między innymi jedna taka mocna zaczęła się, kiedy ludzie przyszli wyznawać Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to było piękne, ale też podczas składania ofiary. To nam zwróciłaś uwagę. Tak, dokładnie. Podczas tego spotkania, to jest jeden fakt, były ze 4 ofiary i za każdym razem, kiedy ludzie przychodzili składać ofiary swoje, pieniądze, tam naprawdę działy się rzeczy. W sensie ludzie padali jak muchy. Tak. Tam były uwolnienie za uwolnieniem. Niesamowite. Tak. Był sektor też tylko i wyłącznie ludzi chorych, gdzie później... No było wezwanie na sam koniec właściwie już tego spotkania. Przed 6. Dokładnie, tak. Była modlitwa o uzdrowienie i po prostu to, co było zadziwiające, to było to, że po prostu wzięto tych ludzi z tego całego sektora i chodzono z nimi po prostu. I to była taka modlitwa, była uzdrowienie, ale też była tam po prostu kwestia tej wiary, żeby robić te kroki wiary. I tam naprawdę były uzdrowienia. Było uzdrowienie z cukrzycy, była kobieta, która wstała z wózka inwalidzkiego i widzieliśmy to, było to pokazywane na własne oczy. Także działy się naprawdę niesamowite rzeczy na sam koniec, po prostu kolejka ludzi stojących do tego, żeby powiedzieć swoje świadectwo. Tak, no ale Natalia jest nakręcona, żeby takie rzeczy nie oglądać tylko w... Tak, ładnie. Dokładnie, wierzę w to i moim marzeniem jest, że tak jak mogliście słyszeć, że działy się tu niesamowite rzeczy, to moim marzeniem jest, aby te rzeczy działy się w Polsce i żebyśmy mogli doświadczać tego wszyscy razem i nie tylko, żeby jeździć za granicę i mówić o tym, co się dzieje gdzieś tam, ale żeby to działo się u nas i żeby to inne kraje przyjeżdżały i patrzyły i mówiły, dzieje się w Polsce, dzieje się w Polsce. Are you serious? This brother was born 1993, May 16th. The same like me. We both blessed the year, the world 30 years ago. Nice to meet you, brother. Oh my God. We walk by sight. We will not walk by sight. We will not walk by what people speak. But we walk by faith. More than for yourself, you should watch the ability of God. Me as a
normal, simple man. Do you think it's easy to work with this financial pressure in ministry? Do you think that I don't care? No, 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 disinfect me as a man. But you know what keep me alive? You know what keep me that I don't have white hair? Every time when depression come on me, I go to the shadow of mighty God. And I'm saying, Lord, this is nothing for you. You can do it. You can move this mountain one more time. So far, he has ministered to hundreds, I think more than 400-500 pastors during the course of his visit here in Kampala. With pastors and bishops, we are so impressed by the depth of his teaching and also for raising and charging people, putting them on fire. I, for one, I could sense the apostolic anointing upon his life and that gift of faith by which he operates to move and do such things. To see that he's well received, and we believe that God has so much great in store for his life. We are blessed to have such a man in a time such as this, when the nations need revival. He's really kindling fire all over. It was such a great moment, and we are so glad. Thank you, church, for allowing him to travel and be blessed to the nations of this world. We are so much blessed that this conference has blessed us as a nation, but also as a city. Jacob, evangelist, he has been a solution because he was speaking to the hearts of people I personally have been attending every day, and I wouldn't, you know, stop writing down. I was writing down, and my heart is changed. My mind is transformed. I am no longer the David who came on the first day on the 13th. I feel I'm impacted. This man is an anointed man of God, and I think God is going to use him so tremendously. And our city is going not remain the same because of this conference. He's an anointed man. He has the love of God. The grace of God is upon him. 4 dni, 9 spotkań, około 200 nowonarodzonych osób. Ślepi widzieli, chromi chodzili, a opętani odzyskiwali wolność. Za nami wiele godzin budowania, wyposażania i podsycania Bożego ognia w kościołach w Kampali i okolicach. Niewiarygodnie intensywny czas, a przy tym niezwykle bogaty w nowe doświadczenie Ducha Świętego. Kochamy Ugandę, kochamy to, co się tutaj dzieje, kochamy tych ludzi. Wierzymy, że podobny głód wzmaga się również w Europie. Polsko, Twój przełom nadchodzi. Ugando, jeszcze się zobaczymy.